Gdy dziś myślimy niepodległość, no to zwykle myślimy o walce, o wojsku, o polityce, o geopolityce, o jakichś sąsiadach, sojuszach, niekiedy o sile ekonomicznej. Ale jeszcze 100 lat temu, właśnie wtedy, kiedy tę niepodległość odzyskiwano, prawie nikt nie miał wątpliwości, że jest całkowicie inny czynnik, od którego to zależy. Spójrzcie na Rotę. Nie rzuć im ziemi i tak dalej. Co? Tak nam dopomóż Bóg, a potem Duch będzie nam hetmanił, czyli Duch Święty będzie nami dowodził. Tamci ludzie mieli jasną świadomość, że to Bóg jest Panem historii. Jeśli Polska ma niepodległość odzyskać, to dzięki Bogu. Dzięki Bogu, podkreślam. I zobaczcie, że to właśnie znajdujemy w Biblii. Wszystko to, co w Rocie śpiewamy, znajdujemy w tym wersecie 26, 17 rozdziału Dziejów Apostolskich. Z jednego pnia wywiódł też Bóg wszystkie narody ziemi, wszystkie narody ludzkie, czyli też Polaków, aby zamieszkiwały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. I zaraz potem jest najważniejsze. No po co Bóg narodom dał granice i czas? Żeby szukały Boga. Czy go czasem nie znajdą, bo jest blisko? Dosłownie Jezus stoi u drzwi i kołacze do każdego z nas. Spójrzcie dzisiaj, proszę, na historię Polski pod kątem tego, jak nasz naród zbliżał lub oddalał się od prawdziwego Boga w Biblii. A zobaczycie ten prawdziwy, najważniejszy czynnik niepodległości każdego narodu.